klimacie opery i operetki odbył się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach tegoroczny koncert z okazji Dnia Samorządowca. Organizatorem koncertu było Starostwo Powiatowe w Kielcach. Na widowni zasiedli przedstawiciele instytucji samorządowych z gmin powiatu kieleckiego. Pragnę wszystkich Państwa bardzo serdecznie, bardzo gorąco powitać na tym, jestem przekonany, wspaniałym koncercie. Jak co roku Starostwo Powiatowe w Kielcach organizuje z okazji Dnia Samorządowca koncert. Nie mogło być inaczej również i w tym roku. Dlatego też z okazji właśnie Dnia Samorządowca pragnę wszystkim Państwu, wszystkim samorządowcom i tym obecnym, i tym byłym samorządowcom bardzo serdecznie podziękować za Waszą pracę, za Wasz wkład w rozwój tych naszych małych ojczyzn. Wasza praca przyczynia się do tego, że te nasze regiony, nasze gminy, nasze powiaty, nasz region świętokrzyski wspaniale się rozwija. Widzimy wszyscy, jakie dokonują się zmiany. To Wy, samorządowcy, potraficie znakomicie, efektywnie wykorzystywać środki unijne i nie tylko, ale również i inne środki zewnętrzne. Także serdeczne podziękowania raz jeszcze. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomyślności i jestem przekonany, że to dzisiejsze popołudnie, ten koncert na długo zapamiętamy. Starosta Zdzisław Wrzałka, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro, radna powiatowa Irena Gmyr oraz licznie zgromadzeni goście przysłuchiwali się niezapomnianym ariom, duetom i pieśniom znanych kompozytorów w wykonaniu Izabeli Witwickiej i Jacka Ozimkowskiego. Sopranistce i basowi akompaniowała salonowa orkiestra kamerata. Podczas koncertu można było usłyszeć m.in. utwory z operetek Wesoła Wdówka czy Księżniczka Czardaszki.